Kiedyś zapytał mnie syn mojej koleżanki: Powiedz mi, ciociu, jak to się stało? Mama nigdy na ten temat nie mówiła. Dlaczego mogłyście przeżyć? Przecież głód, przecież wszy, przecież bicie, przecież ten. Co było powodem, że jednak przeżyłyście? Ja tak mówiłam, bo mnie się wydaje, że to było najważniejsze. Kto był w środku wtedy, kiedy zgasło światło, kiedy gong przestał, kiedy zostawałyśmy w baraku my ze sobą. I co tworzyło to, że można było przeżyć, że trzeba było przeżyć. Bo nawet wtedy, kiedy dostało się lanie, to ważne było, że obok mnie stała życzliwa mi osoba. I ja tak odczuwam kontakt z moimi koleżankami. Przecież ja pamiętam zachowanie się Hanki Mierzejewskiej, kiedy się pchały cała grupa więźniarek na kocioł zupy czy kocioł kawy, a ona: Panie, panie, uspokój i uspokójcie się, bo ważne było, żeby ta zupa dotarła do wszystkich jednakowo, w jednakowej ilości, w jednakowo był podzielony uczciwie chleb, żeby ta kostka margaryny czy kawałeczek tej marmolady dotarł do każdej, której się to należało. Wierzyłyśmy, że musimy być wolne, że musimy tak żyć, że musimy jedna drugiej pomagać, że nie można odwracać się plecami jedna do drugiej, że trzeba widzieć koło siebie słabsze i zmęczone. W każdym razie mnie tego moje koleżanki nauczyły. Łatwiej jest żyć wtedy, kiedy jesteśmy w grupkach. Łączyłyśmy się w grupki, takich małe paczki razem, razem się trzymające, razem dzielące swoje jedzenie, razem zwierzające się ze swoich kłopotów, pierwsze przyjaźni. I tam z tego okresu jest także zawarta moja przyjaźń, mianowicie przy okazji malowania baraków. Malowało się na drabinie, gdzieś tam malowałyśmy sufity. Miałam możliwość malowania z dziewczyną, która była z transportu lwowskiego. Była to Hanka Skowrońska. Po prostu dla nas było wiadomo, ona była Żydówką na tak zwanych, jak to się mówiło, Żydówką na polskich papierach. Ona nie miała świadomości tego, że twarz jej od razu mówi, kim ona jest. Doświadczyłam w tym okresie właśnie pierwszej, powiedziałabym, bardzo istotnej rzeczy, istotnej w obozie. To znaczy więzi, wielkiej więzi przyjaźni, więzi braterstwa i więzi zaufania i lojalności. Przez te parę dni, kiedy wspólnie żeśmy malowały, nie pamiętam to już, ile to trwało czasu, Hanka Skowrońska opowiadała mi całą historię gehenny getta tarnowskiego, które przeżyła. Mówiła o śmierci swoich najbliższych i wtedy pierwszy raz dokładnie dowiedziałam się, jak wyglądają selekcje i jak wygląda nieszczęście, Żydów. To wszystko, co było niejako wstępem do tego, co miałam zobaczyć później na terenie obozu. Trzeba się rozejrzeć naokoło. Kto jest obok mnie? Kto jest podobny do mnie? Kto ma tak samo lat 25 albo 22? Kto ma jaką taką powierzchowność, coś z twarzy mówi? Co mówi? Jakaś łagodność, jakaś kultura pewna, jakiś spokój. Dlaczego ja spoglądam? Ja szukam uparcia w kimś drugim. Ja szukam przyjaźni. Ja szukam zrozumienia. Ja szukam rady i możliwości wymiany swoich, może tragicznych, może smutnych, może jakichś poglądów, tych myśli, które ja w tym obozie strasznym, w okresie wstrząsu,
Dostaję. To jest nawiązanie kontaktu. Chciałabym też opowiedzieć, opisać dzień, tragiczny dzień na ogródkach. Był to dzień zbiorów dyni. Dynie były ogromne i prawie że niemożliwością było, żeby kobiety mogły to nosić. Ponieważ była to niedziela, to przyprowadzono Żydów z komand, które wychodziły poza obóz, a żydowskie komanda wychodziły poza obóz dlatego, że SS-mani byli przekonani, że Żydzi nie mają dokąd uciekać, co było faktycznie prawdą, taka była sytuacja. Przyprowadzono tych młodych chłopców i oni mieli nosić te dynie. Te dynie były ogromne, ci ludzie nie mieli sił. Nieśli te dynie, ustawił się szpaler SS-manów z laskami i z kijami i przyłączył się do tego Polak, Vorarbeiter Gärtnerei, nazwiskiem Michał, imieniem Michał. I razem z tymi SS-manami on wpychał tym Żydom tę laskę między nogi. Także oni musieli upaść. Jak upadali, ta dynia spadała i się rozbijała. Za to bito ich do śmierci albo do utraty przytomności i odkładano ich na bok, leżał stos takich zemdlonych albo pół umarłych, albo całkiem martwych ludzi, a SS-manie i Michał znęcali się nad tymi, którzy jeszcze mogli chodzić. I wtedy wystąpiła moja przyjaciółka Irena Pełka, podeszła do tego Michała i powiedziała mu: Michał, ja się dzisiaj wstydzę, że jestem Polką i że z tobą razem należę do jednego narodu. A on na to powiedział: Panno Ireno, niech się pani nie wtrąca, bo pani nie wie, co Żydzi robią dzisiaj na Zamojszczyźnie Polakom. A wtedy ja, która dotychczas byłam bardzo ostrożna i nigdy w takich dyskusjach nie brałam udziału, nie mogłam więcej i powiedziałam: to jest niemiecka propaganda. Nie ma dzisiaj Żydów, którzy się kręcą z wolnej stopy i mogą cośkolwiek komukolwiek zrobić. Tak skończył się ten dzień. Następnego dnia rano Aufseherka, Ślązaczka, która mówiła łamaną polszczyzną, zawołała nas do szklarni i tam zapytała tą łamaną polszczyzną: kto tu wczoraj bronił Żydów? I zanim ja pomyślałam, jak mam zareagować, Irena już wystąpiła i powiedziała: ja. Na to kazała się jej ta tak zwana muti schylić i tym drewnem, nie wiem jak to się nazywa, tego szpadla biła ją mocno i długo. Potem kazała jej się wyprostować i pytała: bolało? A Irena powiedziała: bolało. A ona powiedziała: nie będziesz już więcej bronić Żydów? A na to Irena powiedziała: będę, bo Żyd to taki człowiek jak ja. To są w tej chwili dość udanie odtworzone w metalu buty, będące marzeniem każdego więźnia w obozie. Buty, które zostały mi właśnie w 1943 roku na Majdanku ukradzione. I żeby je zdobyć z magazynu, nie te same oczywiście, ale nowe,
Musiałem przestać jeść chleb, odkładać codzienne porcje chleba po to, żeby ćwiartki czy jedne piąte wymienić na cały bochenek, zebrać drugi bochenek, razem dwa i dać komuś, kto część sobie weźmie za pośrednictwo, ale da mi buty. Taka była cena pary butów, które kradziono spod głowy w czasie snu. Buty darły się. To były drewniaki z niewielką ilością płótna, sznurowane, bardzo porządne, jeśli się takie miało. Chodziłem do pracy w tym czasie boso. To nie było przyjemne, ale chleb zbierałem. Po tygodniu niestety pierwszy zebrany bochenek chleba mi ukradziono też. Musiałem zacząć zbierać od początku. No w sumie trwało to 3 tygodnie, a chleb był podstawowym pożywieniem, więc byłem 3 tygodnie bez chleba. Piłem jakąś tam herbatę z bardzo dziwnych ziół. Zupy jeść nie mogłem, bo chorowałem po wszystkim, co zjadłem. No i w końcu jednak szczęśliwie doszło do wymiany 2 bochenków chleba za parę nowiusieńkich butów, które z dumą ubrałem na nogi, ale i z trudem, ponieważ nogi były już odmrożone, popuchnięte, w niektórych miejscach ropiejące, bo ja sobie usiłowałem tam przyczepić jakieś kawałki drzewa, żeby nie grzęznąć w błocie. I od sznurka, którym mocowałem nogi do te deski do nóg, porobiły mi się rany. I następnego dnia, kiedy ubrałem te buty, chciałem iść do pracy, zobaczyłem, że zrozpaczony przyjaciel mój, Jurek Giergielewicz, wychodzi do pracy po apelu boso, bo jemu właśnie w nocy ukradziono buty. Rozpłakał się, mówiąc, że no, jest to mój koniec, ponieważ jeżeli ja tu odmrożę nogi czy zaziębię się, to moja gruźlica mnie tu bardzo szybko wykończy. W związku z tym czasu było niewiele, nie mogłem mu długo perswadować, że ja nie mam gruźlicy, ona się nie odezwie. Po czym zdjąłem te buty nowiutkie, które on przymierzył, były dobre zupełnie. Po czym się rozpłakał jeszcze raz i poszedł do roboty. Ja zacząłem zbierać chleb od początku. No i po bardzo wielu, wielu latach dostałem taki dowód pamięci. Skierowali mnie do pracy w koszykarni, która była na 4. polu, blok, który to sobie nie przypominam, po drugiej stronie naszego pola. Tam reparowaliśmy kosze na pociski, które były uszkodzone, przychodziły z frontu. Dzienna norma była 8 sztuk. Kto nie wykonał tego, otrzymywał te szlanie. Dużo tam było Cyganów i Żydów. Przeważnie takie bicie otrzymywali Żydzi. Oni robili bardzo wolno, zresztą to byli ludzie, fachowcy z innych dziedzin. I oni przeważnie byli bici za każde przewinienie, nawet błahe. Czy źle zrobił, czy zakończył. I Cyganie też tak samo. Ich traktowali po prostu gorzej jak nas. Ja przyznam się, że cały czas, będąc tam, nie dostałem wcale. Wanda jest w ogóle człowiekiem, z którego ja czerpię ciągle siły. Drugą mam taką, to jest Mata Woliniewska. One ukształtowały moją osobowość, bo początki miałam tego w domu na pewno, mojej, powiedzmy, z umiłowania ludzi, patriotyzmu, bo to szkoła, dom,
ale taką moją już osobowość powojenną, to one, bo ciągle wracałam do nich, do ich postawy, ciągle chciałam je naśladować. Na Majdanku Mata potrafiła być wspaniałą pielęgniarką, o co nie, w ogóle nie podejrzewałyśmy. I gdzie? W bloku psychicznie chorych. Potrafiła godzinami udawać, że telefonuje do Ravensbrück, waliła jakimś żelazem, oczywiście cicho, w rurę od piecyka i mówiła: halo, tu twoja matka, jesteś tam, jak się czujesz? Bo była taka psychicznie chora kobieta, Rosjanka chyba, która ciągle krzyczała strasznie i rzucała się, i Niemcy chcieli ją rozstrzelać, po prostu zamordować. A mata chciała ją uchronić i cały czas pilnowała i uchroniła tę kobietę. I ta kobieta jakoś doszła do zdrowia. Na zakończenie tego tomu znajduje się kilka moich wierszy, które się nazywają Portrety z pamięci. Są one poświęcone zupełnie wyjątkowym kobietom. Kobietom, dzięki którym dla nas Majdanek kojarzy się z najlepszą szkołą życia, z najwyższym wzniesieniem naszych sił moralnych, intelektualnych, naszych serc. Tym kobietom zawdzięczamy nie tylko to, że przeżyłyśmy, ale że przeżyłyśmy godnie i bez lęku, że czyimś kosztem, jakkolwiek statystyka jest bezlitosna. I ten stos popiołów na Majdanku mówi sam za siebie, ale nie tylkośmy nikomu nie zrobiły krzywdy, ale możemy sobie uczciwie powiedzieć, że z kolei dzięki nam bardzo wiele, jakoś może nie uratowałyśmy życie, ale uczyniłyśmy dla nich wiele i one to pamiętają. Otóż te kobiety, to te moje wierszyki, to nie jest nic, to nie są te pomniki, które byśmy chciały im postawić, ale mnie zależało i do dziś zależy, żeby to nie poszło w niepamięć, jako rzecz niezwykła. Oczywiście to były osoby zaangażowane jak najgłębiej w ruch oporu, nastawione już na to, że nie wolno się poddać przemocy, że to, co Mata Wolińska powiedziała, przeciw przemocy. Każdy nasz dobry gest, każde dobre słowo, to jest walka z przemocą. To jest walka o człowieczeństwo. Ona nie używała tych słów nigdy, bo przecież wystarczyło małym palcem popchnąć. Myśmy to wszystko chwytały w lot. Budziłyśmy zdumienie na tle innych obozów. W jedyny wolny czas więźnia, w niedzielę po południowym apelu, po obozie roiło się to wszystko. To było lato. Mój Oświęcim to było lato. I myśmy szły grupką Majdanką. I słyszałyśmy naokoło: o, idzie Majdanek, o, idzie Majdanek. Bo myśmy mówiły: przepraszam, przechodząc przez tłum. Myśmy usuwały się, jeżeli ktoś, prawda, szedł z jakąś tam agresją. I to było niebywałe. Bardzo, bardzo wielu przypadkach spotykałem się ze zdumieniem. Koleżanki, które pracowały w szpitalu w Oświęcimiu, no nawet miały pewnego rodzaju zagrożenie, ponieważ nigdy nie brały niczego od chorych. I ze strony pozostałej obsługi tam tych flegerek to była straszliwa konkurencja, jak to ona nie bierze, a ty chcesz ode mnie wziąć za to samo, albo ona więcej zrobiła i nie bierze. Więc na terenie szpitala Peżanowska i reszta się też wyróżniali i nie mieli łatwego życia. Sytuacja się szybko urealniła, bo przecież nas nie leczono absolutnie niczym.
żadnymi lekami. Jedyna rzecz to był termometr. Był na tym baraku, był pełniący funkcję lekarza barakowego, niejaki pan Atlas. On nie był w ogóle lekarzem, nie miał nic wspólnego z medycyną, ale miał tą funkcję, że był lekarzem. I on sobie wymyślił, że każdy, kto ma gorączkę, ten nie dostanie pajdy chleba, bo najlepszym lekarstwem jest dieta. Oczywiście był to ordynarny zabór, bo te niewydane pajdy chleba to on zabierał dla siebie. I to jest moim zdaniem jakiś morał, jakaś kwintesencja bytowania i warunków życia w obozie koncentracyjnym. Jeden zabijał drugiego w imię ratowania własnej skóry, w imię możliwości stworzenia sobie warunków. I na tej samej zasadzie właśnie funkcjonował ten niby doktor Atlas, że on też zabierał innym więźniom, żeby on miał tego chleba pod dostatkiem. Pretekst był każdy dobry. Jako epizod może nie bardzo przyjemny, ale warto wspomnieć, jak wyglądała walka między ludźmi. Pamiętam taką historię, która jest nieprzyzwoita. Latryna. To zwykle były, prawda, doły, gdzie były żerdzie, wstawało, siadało się na tych żerdziach, załatwiało się swoje potrzeby. Ale każdy miał dolegliwości żołądkowe. I w pewnym momencie było takich, jakiś Polak był bodajże, zgubił 20 dolarów, wypadło jemu 20 złotych dolarów na podlogę, czy na ziemię, czy posadzka tam już była, nie pamiętam. Był Rosjanin. Złapał to, tamtego wrzucił do fekali i zginął. No i to bicie, ciągle katowanie ludzi bez względu na to, co robią, czy jeżeli chodzi o powolne, to nie wolno, nie było w ogóle powoli się poruszać. Trzeba było biegiem, jeżeli ktoś mógł udawać, że biegiem, ale truchcikiem przynajmniej lecieć, bo inaczej dostawał harapę. Raz zostałem tutaj pobity przez takiego suchego gestapowca w czasie odwszawiania silników. No to za to, że pomału niosłem i nie mogłem drapać się na górę, żeby ten silnik. I to jest moment najgorszy. Nie pierwsze, i pierwsze godziny, i pierwsze dni, i pierwsze tygodnie. Więcej nie, tygodnie tylko. Jeżeli ktoś potrafi w tym ostrym okresie zmobilizować się, stwardnieć, znieczulić się na uderzenia w twarz, to trzeba się znieczulić, to się dostanie kilka razy, nie wiadomo za co. Za to, że jest blondynem, albo że jest małym. Od kapu oni się wyczyniają, oni się znęcają nad cugangami. Cugang musi dostać szkołę, twardą szkołę. Oni się popisują. Jeżeli to się zniesie, jeżeli to przejdzie, jeżeli uderzenie w twarz, które normalnie w życiu jest uważane za coś obraźliwego, coś okropnego, brutalnego. W obozie wcale nie, no trudno, no uderzył mnie forarbeiter albo kapo w twarz, no to dobrze, że raz. Groza obozu koncentracyjnego polegała nie na okrucieństwach, jakie zadawali, czy czasach, jakie zadawali Niemcy, tylko na zorganizowaniu systemu, żeby więzień więźnia upokarzał, żeby więzień więźnia szykanował, żeby więzień więźniowi utrudniał pracę. To była ta cała piramidka. To byli ci kapowie niemieccy, prawda, ci z zielonymi winklami, którzy przyjechali z obozu z głębi Niemiec, którzy nic innego mieli, tylko bici i napędzać. To byli ci blokowi, którzy przecież też byli więźniami, którzy byli nastawieni, żeby tych swoich na blokach, powiedzmy, to byli ci forarbeiterzy, którzy dostawali paski i chcą się przypodobać, leli tymi pałami tych, którzy byli. I to było najstraszniejsze.
w obozach koncentracyjnych, a poza tym to jest ta, nigdy nie człowiek nie wiedział, co go spotka, bo tu nic nie można było kalkulować. Człowiek stanął na apelu, a szło takie, proszę się nie gniewać za określenie, ale inaczej nie umiem powiedzieć, takie zwierzę, bydle spało i lało z tyłu co trzeciego czy czwartego w łeb, nic bez żadnego powodu, tylko dlatego, żeby być. Albo ta sytuacja, że wieszają kapowie na bloku, a idzie apel, to oni odciągają, bo jeszcze trzeba, żeby on był na apelu, bo się chleb za niego pobierze. To były te najgorsze rzeczy i dlatego tak wysoko sobie cenię to, że miałem to szczęście, że spotykałem wśród swoich kolegów i tak mi się wydaje, że również każdy z nas się starał wbrew tym zasadom przez solidarność i głęboką wiarę, że jednak jakoś to kiedyś wyjdzie. To znaczy wiecznie co wieczór kłóciliśmy się. Oni uważali nas za intruzów, bo mieli swobodny barek, a myśmy ich również uważaliśmy za intruzów, bo byliśmy na swojej ziemi. Otóż ta trwała walka i te kłótnie, sprzeczki aż do samej jesieni, do wieczoru wigilijnego. Więc wybraliśmy jako zastępcę kolegę Piątkowskiego, blokowego. I on powiedział tak, musimy jakoś zrobić z nimi zgodę i wspólną wigilię. Otóż wspólną wigilię zrobiliśmy paczki, identyczne paczki. Takie same, jak Polak miał dostać i Rosjanin, to znaczy z naszych paczek skombinowaliśmy. Ponieważ myśmy mieliśmy to, no i z kilku kolegów postanowiliśmy po prostu zawrzeć wieczór wigilijny, ten taki przymierze, czyli zgodę. Mir. Mir, jak oni nazywali. Kolega, właściwie Piątkowski, był tym zastępcą, był blokowego, doskonale język rosyjski znał i wystąpił wieczorem po rosyjsku, co nastąpiło u Rosjan bardzo wielkie zdziwienie, że on zna tak rosyjski ich język rodowity. I powiedział do nich, mój słuchajcie, wieczór wigilijny dla Polaków jest bardzo uroczysty i jest opłata, łamanie się opłatkiem, to jest symbolicznie, zgoda jest, jest jako symbol ten opłatek zgody. I ten Kole właśnie ze mną był, prawda? Kiedy dzieliliśmy się tym opłatkiem, ja jemu życzę, mówię, Kole, ty życzę tobie, żebyś wrócił do swojej mamy kochanej, do swoich sióstr, bo wszystko, resztę rodziny miał wymordowane. A on mnie w czystym języku polskim, co mnie zdziwienie zaskoczyło, tak samo ja do niego po rosyjsku mówiłem, bo rosyjski znałem, a on w czystym języku polskim i wam mówi, życzę Jackiewicz, żebyście wy wrócili do swojej pięknej żony i do swoich małych dzieci. I była przyjaźń wtedy od tego czasu. Drugi taki moment bardzo ciekawy. To była śmierć Michała Sobańskiego, prezesa Solicji Mariańskich Inteligencji tu w Polsce. Przyjechał chyba razem z naszym transportem z Warszawy, a może w okresie. Któregoś dnia Janek Klonowski przychodzi do mnie i mówił, Witold, z Michałem jest źle, idź do niego. Poszedłem do Michała. On jeszcze nie wiedział, że jestem księdzem. To był chłopisko, bo ja wiem, o półtorej głowy wyższy niż ja, w barach silny taki, jak wchodził do drzwi, to prawie całe drzwi zajmował. Jasne, że naszej porcji jedzenia nie wytrzymywał. I powiedział, że załamał się we wierze w swoje przeżycie, że może przeżyć. Jak to bywa w takich rzeczach, no człowiek tak na sposób najbardziej głupi czasem pociesza, no trzymajmy się, no wiesz, będziemy sobie pomagali, jeden drugiego wesprze, więc przeżyjesz. Na to on mnie przerywa, mówi, słuchaj, przecież ty sam wiesz, że to nieprawda.
Ty sam nie wierzysz w to, co mówisz, że ja mogę przeżyć. Ale ja tobie powiem coś innego. Ja wiem, że zanim umrę, będę miał księdza. Ja wiem. I on to był człowiek inteligentny. On odróżniał słowo wierzę i wiem. Mówi, nie tylko, że wierzę. Ja wiem, ja matematycznie to wiem. Nie wiem, na jaki przesłanek, ale ja to wiem, że będę miał księdza. Teraz osobiście stanąłem przed wielkim problemem. Powiem mu. No to człowiek się załamał, straci resztę wiary w możliwość przeżycia. Ale on i tak tylko czeka do. Nie powiem, no wiem, że on umrze. I księdza nie będzie miał. I to był znów taki problem sumienia dla mnie. Potem mówię, no widzisz, Michał, ja jestem księdzem. I na to Michał, ani przerażony, pod swoim wąsem, tak miał duży wąs, widzę go dziś jeszcze, jak na mnie patrzy, całą gębą się roześmiał. A widzisz, czy ci nie mówiłem? A widzisz, czy ci nie mówiłem? Wyspowiadał się, pogważyliśmy, chodziłem raz, drugi do niego jeszcze. No a potem kilka dni później zamieniłem pasiaki z tego komendo komory krematorium i ciągnął wózek ze zwłokami Michała. Mówiłem paciorki pogrzebowe. Jedna ze scen majdankowych. Ciągle, kiedy mam spotkania z młodzieżą, mówię o tym, że trzeba wierzyć w przyjaźń, że nie można tracić wiary w człowieka. A to, co takie najwspanialsze słowa, jakie na Majdanku i najczęściej powtarzane, to u nas były wolność, chleb, matka. I dla nas ludzie, którzy chodzili szosą tą Chełm Lublin, to byli ludzie wolni. Nam się wydawało, że są wolni. Myśmy się o nich martwili. No chleb to było bogactwo, bo jak mój ojciec z drżącymi rękoma, mieszkając we Francji, już ostatnio w dobrych warunkach, nie z jednej okruszyny chleba nie wyrzucił, nawet ptakom, tylko zgarniał i jadł to, bo chleb dla niego to była świętość. Bo w obozie chleb to było i bogactwo, i zaspokojenie głodu, i możność dania drugiemu człowiekowi kawałka chleba, i chleb można było zamienić na, powiedzmy, węgiel, zwęglić go i ratować zdrowie. No i matka, ja tak zawsze przypominałam sobie w obozie, jak to się mówiło dawniej, mama, bo co ty wiesz, oj mama, no już nie mów mi, będę i tak, wiesz, no będę robiła to. Człowiek był niecierpliwy dla własnej matki. A ileż myśmy się do tych matek tu wymodliły. Ile one przychodziły pod druty, jak one chciały nam pomóc. A ile matek, jak w rodzinie Janka Michalaka, przyszła babcia, która miała, Janka babcia, ale miała tu swojego syna i synową i została także aresztowana. Także to były... Trzy święte słowa, tak? Tak, tak. To były słowa, które zawsze, właściwie zawsze wspominają wtedy, kiedy wracamy do tamtych spraw.